Witajcie moi mili, w tym odcinku dowiemy się, kto czeka na nas w Tucson oraz spotkamy Goliata i zaczniemy powoli rozwiązywać pewną sprawę, która męczy mieszkańców miasta Tucson. Zapraszamy. Hejka, witajcie moi mili, z tej strony Rashibo, jest to kolejny odcinek Zagrajmy Wiedźmina 3 Dziki Gon. I tak, Ej, kupuj, nie zastanawiaj się. Jest kwestia taka, zobaczyłem w sumie. Hola. Informację, że mogę zmieniać rynsztunek za pomocą tam barwników. Jestem w sumie ciekaw, czy dałbym radę znaleźć. Chuja, nie dam rady znaleźć. Dobra, czy dam radę znaleźć sobie jakiś barwnik, którą zmienię na przykład ten płaszcz, co mam z takiego czerwonego koloru, na coś pokroju koloru czarnego. Zapewne jest to możliwe, aczkolwiek na pewno będzie trzeba troszkę nad tym się... Będzie trzeba trochę nad tym się pomęczyć. Jak znam życie. Z rycerzami tu są. Może prawdę gadają, że to mi jedno poka przypłynie. No. Dobrze, przypłyniemy sobie statkiem na drugą stronę. Byłem leniwy, żeby po płotkę iść. Wołać ją. Tak sobie pod mostem przepłyniemy. Abordaż zrobimy. Podobno właśnie Blood and Wine jest dużo ciekawszym DLC, także jestem ciekaw, ile jest w tym prawdy. Można powiedzieć, że jest Heart of Stone jest intensywne, a Blood and Wine jest takim trzymającym właśnie. Bardziej na zasadzie przynieś podaj po zamiatej, zabiegaj się na śmierć itp. itp. No kuniu, kuniu, jak ty żeście... Tak jak kuniu, ty się respisz, tak się nic w tej grze nie respi. No dawaj. Kurwa rzecz. Dobrze, żołnierze tu są. Dokarczmy pewnie, na koniu byśmy nie dali rady wjechać. Znaczy tu do wsi nawet, więc... Nawet nie próbuj. Dobrze, i co tu chodzi? O co chodzi? Nam pomoc niepotrzebna. Nie bój się, dobry człowieku. Rozwiążemy to raz, dwa. I grasanci już nigdy nie wrócą. Spójrz, Miltonie. Geralt! We własnej osobie. Witaj, Wiedźminie. Chodźmy do środka. Trzeba godnie przywitać starego znajomego. A wy nie lękajcie się. Niebawem nastąpi kres rządów bezprawia. No. Czyżby po raz pierwszy jacyś rycerze, którzy nie mają nasrane w baniach? Znalazłem waszą wiadomość na tablicy ogłoszeniowej. Widzisz, Palmerinie? Wiedziałem, że jeśli pójdziemy śladem zabójcy Gryfa z Białego Sadu, to trafimy na Geralta. Milton de Peyrac Peyran i Palmerin de Lonfol. Dobrze was widzieć po latach. Zapewniam, że radość jest odwzajemniona. Wybacz, że przyjmujemy cię w takim miejscu. Starszy wioski zapewniał, że to najlepsza chata w całej wsi. Gdy obwieściliśmy, że bierzemy ten przysiłek pod opiekę, oddał nam chałupę na kwaterę. Wpakowaliście się w jakąś awanturę? Odkryliśmy, że od kiedy redański garnizon wyniósł się, tutejszych chłopów trapi wiele plag, pośród których największą jest tyrania bandytów. Niebawem grasanci przybędą do tej wsi odebrać haracz, więc zamierzam stawić im czoła. Jesteśmy rycerzami z Tucson, a to zobowiązuje. Obaj ślubowaliśmy przeciwstawiać się niesprawiedliwości i uciskowi. Ciebie to oczywiście nie dotyczy, ale bądź łaskaw zaczekać na nas, byśmy mogli przedstawić naszą sprawę, gdy już uporamy się z grasantami. Czyli macie zamiar wyjść do bandytów, gdy się zjawią i walczyć z nimi? Palmerin chce najpierw przemówić do ich sumień, ale coś mi się zdaje, że to nie wystarczy. Nie wystarczy.
Trzeba dać im szansę. Nie raz i nie dwa bywało, że zatwardziały grzesznik schodził z drogi występku po wysłuchaniu słów potępienia. W tych stronach to się nie zdarza. Nawet jeśli nie posłuchają napomnienia, to przynajmniej będziemy wiedzieli, że zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy. Niech będzie. Oczywiście pomogę wam, jeśli retoryka Palmerina zawiedzie. Znakomicie. Zaczekajmy zatem na przybycie grasantów. Czekajmy na to, aż przyjdą i dostaną w pierdol, bo... Jadą! Jadą! Słyszycie? Chyba wasi grasanci przybyli. Zatem wyjdźmy ich powitać. Słuchajcie, niegodziwcy! To do nas! Ja, Palmerin de Lunfal, wzywam was do skruchy! Wejrzyjcie w wasze serca! Czy nie widzicie, że są czarne? A to ci jasełka! Nie godzi się nękać maluczkich i rabować ich mienia! Zejdźcie z drogi występku, a poniechamy was. No, dobra. Bardzo to wszystko było zabawne. Pożartowaliśmy sobie, pośmialiśmy się. A teraz wypierdalać, bo cierpliwość stracę, tak? Nie, czekaj, Zork. Oni tacy pocieszni. Może znają też jakieś sztuczki. Ej, komedianty! A żonglować potraficie? Albo tak, że jeden ogniem zieje, a drugi pierdzi. Wydaje mi się, że ich sumienia pozostają niewzruszone. Próbowałeś, przyjacielu. Dość gadania! Na honor! Wyzywam was wszystkich! Za tu są! Za Beauclair! Na żurawia! Brońcie się, psiesyny! Nie, kurra! I drapowiedź mińsku. Dobra, można. Nie można, że mówić jednego. Próbował. Tamten się wykrwawił. Pięknie. Z jaki chaos się wdarł? Za tu są! Za księżną! Za księżną? O, to tu są, jest księżna. Dobra informacja. Nie, w ogóle jakim cudem on to tak przełożył sobie. Tak od boku, żeby ktoś podszedł i łeb ściął. O banie. To byłoby grube. Czemu oni nie wychodzą? Przecież już po wszystkim. Pognębiliśmy nikczemnych i wyzwoliliśmy wioskę z ucisku. Uprzedzałem, że tak będzie. Oni boją się was tak samo jak bandytów. Nie liczcie na fanfary i kwiaty. To nie tu są. Ech, prawdę mówili, że na północy najszlachetniejszy czyn zawsze obraca się w niwecz. Czas wracać do domu. Wrócimy, przyjacielu. Chodź, Geralt. Musimy przedstawić ci nasze posłanie.
No to mówcie, co was tutaj sprowadza? Musimy ci przekazać całe posłanie od jaśnie oświeconej księżnej, jak się należy. Bo tradycja w Tucson to rzecz święta. No dobrze. Cny Geralcie, pogromco wszelkiego plugastwa i potworów, co na zgubę bezbronnych po świecie krążą. Nigdy nie słyszano, byś niewinnym swej pomocy odmówił, wdowy i sieroty bez ratunku ostawił. Przybądź tedy na wezwanie! Uwolnij nas od bestii, co krew przelewa na ulicach, strach siejąc, jednako w sercach możnych, jak i ubogich. O pomoc błaga cię najmiłościwsza opiekunka nieszczęsnego miasta. Jaśnie oświecona księżna Anna Henrietta. Księżna? Przez X? Odpowiesz na jej wezwanie? Jeszcze nikt nigdy nie zachęcał mnie tak gorąco do przyjęcia zlecenia. A skoro część oficjalną mamy już za sobą, chciałbym usłyszeć więcej na temat tej bestii. Jak rozumiem, chodzi o potwora. Z całą pewnością. Choć nikt nigdy mu się dobrze nie przyjrzał. Znajdowano jedynie ciała ludzi zabitych w straszny sposób. Mamy rysunki zrobione na podstawie opisów ludzi, którzy ponoć widzieli bestię. Ale każdy jest inny. Jeśli mam być szczery, to moim zdaniem wszyscy świadkowie kłamią. Ile osób zabił ten potwór? Dwie. Gdy tylko jaśnie oświecona dowiedziała się o drugiej ofierze, z miejsca wyprawiła nas po ciebie z obietnicą nadań ziemskich i fortuny w złocie, jeśli zgodzisz się przybyć. Źle się dzieje, Geralt. Bestia jest nieuchwytna. Mówi się, że włada czarną magią. Najgorsze jest to, że obaj zamordowani byli szlachetnie urodzeni. A tymczasem zbliża się wielki turniej, w którym ma wziąć udział kwiat naszego rycerstwa. Dobra, bierzemy. Przypominam sobie wszystkie zlecenia, które otrzymałem od koronowanych głów. I okazuje się, że na mało którym wyszedłem dobrze. Chyba nie zamierzasz odmówić. Nie, po prostu naszła mnie refleksja. Księżna, z tego co pamiętam, jest raczej wymagająca. Zatem przyjmujesz zlecenie. Znakomicie. Musimy wyruszyć jak najszybciej. Długo mi trężyliśmy, szukając cię po gościńcach, a czas nagli. Jestem gotowy. Mogę ruszać, gdy tylko przyszykujecie się do drogi. Ha! Zatem do Tucson. Do Tucson. Francuzi. No ewidentnie mi się z Francuzami kojarzy. W ogóle tu wioska, wymordowali tam dziesiątkę chłopa. Norma. Normalny dzień w Nowigradzie. No dobra, wampiry wyższe są bardzo potężne i wybitnie inteligentne. Jestem ciekaw, czy to nie będzie wampir, skoro dostajemy taką informację podczas czytywania się do Tucson. Może tak być, aczkolwiek nie wiemy, co nas czeka po drugiej stronie lustra. No. A po drugiej stronie lustra czeka nas Gunter Odim. Teraz by się przydał Gunter Odim. Zrobilibyśmy z nim deal. Może byśmy się z niego wykaraskali znowu. Co by nie zrobić, Gunter Odim był bardzo fajną osobą. Nawet bardziej niż fajną osobą. Podobał mi się gość. Kurde, jego w ogóle voice actor. Dobra. Wow! Zielono! Żywo! Brak wojny! Chyba, przynajmniej tak to wygląda. Tu są kraina wina i miłości. Tak ją zapamiętałem. Co prawda nasz koń trochę mniej dostojny, ten łeb gryfa zwisał obok. No, trochę się w Bokler pozmieniało przez te parę lat. Pobędziesz tu trochę i sam się przekonasz. Blood and wine. A mnie tu jest zawsze trochę jak w baśni. Błędni rycerze, elfie pałace. Chcesz powiedzieć, że jesteśmy dziwaczni? Udowodnię, że to nieprawda. Przysięgam na czaple.
Okej. Za moją panią! Już uważasz! Zlutowałem! Cię zabiję! Otworzę! Jeden za wszystkich! Wszyscy za jednego! Akcji! Honor! Widzą i ojczyzną! Uuuu! Nie no, srogo bije. Dobra. Eskuła. Ej, okej. Okay. Robimy tak. Stun. No nie, wszedł mu stun. Ale on targetuje nas teraz tylko. Fajne przywitanie. Porywanie się na olbrzyma w pojedynkę nie było zbyt rozsądne. Bo też i miłość nie jest rozsądna. Nogi jom, której to pannie ślubowałeś, że zabijesz dla niej potwora? Hmm? Najpiękniejszej. Jeśli nie chce wymieniać jej imienia, to niech nie mówi. Nie znam was, panie. Nie wyglądacie na rycerza. Ale winien wam jestem stokrotne dzięki, żeście mi przyszli w sukurs. To wam się należy trofeum. Dziwne. Olbrzymy zazwyczaj unikają zamieszkałych okolic. To nie byle jaki olbrzym, lecz sławetny Goliat. Ponoć był kiedyś rycerzem, ale sprzeniewierzył się swoim ślubom. Za co pani jeziora zamieniła go w dzikiego giganta i wygnała na Gorgonę. Czyli zszedł z gór? Kilka razy do roku głód wyganiał go na niziny. Goliat zabił wielu pasterzy, więc dobrze się stało, że koniec końców trafił na Gioma. No ale lepiej nie stójmy tak i nie gadajmy w szczerym polu. Przyjmuję trofeum, czemu nie? Może znajdzie się ktoś, kto za nie zapłaci. Dobrze ci szło z olbrzymem. Masz jakieś doświadczenie w walce z potworami? Nie, nie mam. W Tusson walczymy głównie z grasantami, ale poprzysiągłem, że przyniosę damie mojego serca łeb monstrum, wzorem słynnego Gottfrieda, pogromcy olbrzymów. Chyba nie zamierzasz polować na bestie. Lepiej zostawić tę sprawę Geraltowi. Czeka na mnie inne wyzwanie, a Geralta zainteresuje pewnie, że niedawno doszło do kolejnego ataku. Rzeka wyrzuciła ciało na brzeg, w zakolu przy Kuroliszku. Są tam gwardziści Damiena de la Tour, którzy szukają śladów. Gwardziści szukają śladów? No to lepiej jedźmy tam od razu, zanim wszystkie zadepczą. Ruszajcie. Ja powiadomię jej miłość, że Geralt przybył. Spotkamy się potem na błoniach turniejowych przy namiocie Gioma i zaprowadzę cię do księżnej. My tak jakby nigdy nie siadamy do tego... kurwa giganta i... bierzemy łeb, mu upierdzielamy. Dobra. Spoko. Dobra, co daje to trofeum z niego? Doświadczenie za ciosy kończące na potworach. Spoko. A ten miecz, cośmy tu znaleźli, to chyba było to. Miecz srebrny. Który jest o wpytę lepszy. Jest dobry, bardzo dobry. Wiecie co, biorę go od razu. No! Tośmy się dozbroili, Zbyszek? Dobra. Milton! Odważny ten Guillaume. O! Mutacje i resztunki. Masz 6 wiedźmińskie mutacje, które odblokowują nowe umiejętności. Profesora Moron. Aby dowiedzieć się więcej o badaniach. To są można... znaleźć arcymistrza rzemieślniczego, który jest w stanie leczyć rocznego Wilmini, dodając premię za skompletowanie powrotu całego zestawu. Aha. Almerin dbał o jego wychowanie. O jego krewniak. Gdybym była młoda. Ja czy coś jeszcze się dowiemy podczas jazdy? Swoją drogą ciągle nie mogę się przyzwyczaić do waszej rycerskiej mowy.
I do tego, że raz mówicie kwieciście, a innym razem zwyczajnie. Jesteśmy błędnymi rycerzami na żołdzie księżnej pani. Gdy występujemy w jej imieniu, zobowiązuje nas tradycja. Nie ma nikogo? Pewnie już zabrali ciało. Rozejrzyjmy się, czy przypadkiem czegoś nie śladuje. To była straż książęca. Chodź, zobaczymy, gdzie poszli. Dobra, zainteresujmy się tym może. Szli wzdłuż linii wody. Może ciało leżało na brzegu. Trupojadu, ostrożnie. Parszywiec? O, to tak. Aha, to jakieś wybuchowe gówno. To wybuchające gówno, tylko ja nie pamiętam, że to się parszywiec nazywało. No to tańczę do nich. Zwabił je zapach krwi. Szukajmy dalej. Super. Okej, okay, ale tak. Wszystko, co niesie nurt, osadza się na tej płciźnie. Tak, strasznie tu cuchnie. Z ubrania zostały pokrwawione strzępy, ale spójrz na jakość sukna. Droga tkanina. Ofiara była zamożna. Zgadza się. Krew. Gwardziści wyciągnęli te sieci z wody i pocięli je, żeby wyplątać poćwiartowane ciało. Zbadać działalność gwardzistów. Zanurkuję i sprawdzę, czy czegoś nie przeoczyli. O, super. Opróżni opuścili jedno, na pewno. Już widzieliście co? Karby. Len. No. Ja pierdzielę. Czekajcie, kurwa, jak ta kamera się układa. Trochę. Drewniana łyżka, okej. No. Bestia tu są. Super. Pięć wzmianka kolejna. No ale okej, chyba o to chodziło. Jedwabna chustka z monogramem DLC. Pewnie należała do arystokracji. No jak, no DLC. Sprawdzę no. Sprawdzę jeszcze brzeg. Krew. Gwardziści wyciągnęli te sieci z wody i pocięli je, żeby wyplątać poćwiartowane ciało. No co, DLC, no DLC, no. Wszystko jasne. Spójrz. Ślad po zepchniętej na rzekę łodzi. Gwardziści załadowali na łódź wycięte z sieci ciało i gdzie się zabrali. Musimy ustalić, gdzie. Chciałbym je obejrzeć, zanim zacznie się rozkładać. Bywalcy gospody na pewno przyglądali się strażnikom i wiedzą, gdzie popłynęła łódź. Zapytajmy ich. Zobaczymy. O. Jeszcze jedno. Pod wodą znalazłem chustkę z monogramem DLC. Mówi ci to coś? Psia krew to inicjały Delacroix. A więc to on jest kolejną ofiarą bestii. Najprawdopodobniej. Dobrze go znałeś? Dawno temu byliśmy przyjaciółmi, ale nasze drogi rozeszły się. To był człowiek pełen skrajności. Jeśli uznał kogoś za przyjaciela, stał za nim murem. A dla swoich wrogów nie miał żadnej litości. Co? Wielu miał wrogów? O tak! Ale co to ma wspólnego z bestią? Wiesz, Geralt, poruszyłeś czułą strunę. Wspomnienia z dawnych czasów, do których wolałbym teraz nie wracać. Dobrze, porozmawiamy o nim przy innej okazji. Teraz chodźmy do gospody. Niebawem będę musiał cię opuścić i wrócić na dwór. Dobra. Chodź sobie poradzimy. Nie musimy iść za Miltonem do karczmy. Dawaj, Milton, przebieraj nóżkami. No i tak, buty. Lekka zbroja, która jest słaba. Ale ten miecz tutaj. Dalian.
Dalia jest, widzę, spoko, ostrzem. No, idziemy rozmawiać z... Lecie, idziemy rozmawiać do gospody. Nie łatwo, widziałeś coś? Mówią, że jej miłość jakiegoś zabijakę z północy ściągnęła, żeby bestią się zajął. A co? U nas śmiałków nie dostanek? Nie chcą porozmawiać. Bo kiedyś w gildii bez narzędzi, jak klepki na beczkę ciął, to sobie palucha urodził. Książęcy urzędnik szuka pomocy. Pewnie będzie można dobrze zarobić. Tak, pewnie, tak. Biały wilk poszukiwany. Gdy już tak po imieniu? Ciało, pamiętaj, żeby stawić się u Anariety. Wezwanie książęce. Ale to biały wilk poszukiwany? To może być ciekawe. Widział, żeby się rycerze na turnieju tłukli, a to... Anariety? U księżnej pani. Zapomniałem. Między sobą nazywamy ją po imieniu, ale nie przy Palmerinie, bo ten oburza się na poufałość. A oto Kuroliszek. Zaglądają tu kupcy, mytnicy, flisa. Dobra, nieważne kto tu wygląda. Ważne, że my tu możemy wejść. Nie garnąc trochę w temacie. Na honor. Czyżby kucharz szykował właśnie pasztet? Nie inaczej, panie de Peyrac Peyran. Długo was nie widzieliśmy. Zapraszamy do stołu. Waszego towarzysza również. Zaraz, zaraz. A czemu nie czuję zapachu mojej ulubionej zupy z raków? No, dzisiaj zupy nie będzie, bo raków nie ma. Pewnie nie słyszeliście jeszcze, ale... Znalazłem dziś przy sidłach trupa. No to ten. Wstałem bladym świtem, wyszłem przed chatę, patrzę, a tu niebo takie czerwone. My właśnie w sprawie tego trupa. Bo widzicie, człowiek, którego zaprosiliście do stołu, zawezwany został z cudzoziemskich krain przez naszą księżną panią, żeby wytropić i zabić bestię. Zaprosiliśmy do stołu dwóch ludzi. Ale jako, że panu de Peyrac Peyran bliżej z usposobienia do zająca niż ogara, mniemam, że chodzi o drugiego gościa. Z kim mamy do czynienia? Nazywam się Geralt. Zaprawdę skromny z was człowiek. Pewnie mało przestajecie z panem de Peyrac Peyran. Dajcie już spokój z tymi docinkami. Geralt jest mistrzem cechu wiedźmińskiego i ma do was pytania na temat ostatniej ofiary bestii. To ja znalazłem trupa. A było to tak. Słońce dopiero wschodziło. Gdy obudziłem się i siadłem na wyrku. Patrzę, niebo takie czerwone. Pytaj, Geralt, bo nas tu zima zastanie. Był ranek. Poszedłeś sprawdzić sidła na raki. I co było później? Wyszedłem przed chałupę. Patrzę. Na honor do rzeczy, dobry człowieku. Wiemy już, że znalazłeś trupa zaplątanego w sidła na raki. Co było potem? Widziałeś kogoś w pobliżu? Coś szczególnego zwróciło twoją uwagę? Nikogo nie było. Tylko ja. A szczególnego... Co zobaczyłeś? Tylko jak usłyszę, że niebo było czerwone. No, głowa trupa wyzierała na powierzchni. Oczy wybałszone. Język siny na wierzchu. A obok, na wodzie, kołysała się dłoń. Przyjrzałeś się dobrze tym kawałkom ciała? Tak się przelękłem, że pobiegłem w te pędy do miasta. Wróciłem z gwardzistami. A oni kazali mi się trzymać z daleka. Długo łowili te kawałki, długo. Sieci mi pocięli. Tak były zaplątane. Chciałbym obejrzeć ciało. Wiecie, gdzie je zabrali? Na drugi brzeg rzeki. Przewieźli je łodzią. Potem załadowali na wóz. I zabrali do piwnicy w Corvo Bianco, żeby trzymać je w chłodzie. Co? Przecież Corvo Bianco to włości barona Rossella. Jak się dowie, że zrobili mu z winnicy kostnicę, to psami poszczuje. Gdy byliście na wojażach, winnica została zlicytowana. Kto to był? Ta kobieta, która wyszła. Nie widziałem jej wcześniej i nie zauważyłem, żeby wchodziła. Pewnie Linka, córka karczmarza. Czekaj, Geralt, czekaj, bo czegoś tu nie rozumiem.
Jak to winnica została zlicytowana? Nie może być! Nie jest tajemnicą, że baron tonął po uszy w długach hazardowych. Wierzyciele w końcu upomnieli się o swoje. Kancelaria książęca kupiła wszystko na pniu, a Rossell siedzi teraz na garnuszku brata w Vicovaro. A mówiłem Rossellowi, że w końcu się doigra. Ile można jechać na dawnej sławie bohatera? Wierzyciele w końcu się połapali, że nici z obietnic. Cóż, takie czasy. Dzisiejsi rycerze są bladym cieniem dawnych bohaterów. Prawdę powiadają, że bestie zesłali bogowie, by napiętnowała upadek obyczajów. Dziękuję za gościnę, ale na mnie już pora. Pójdę obejrzeć ciało. Korwobianko jest niedaleko stąd, przy błoniach turniejowych. Jeśli będziesz się trzymał drogi, to na pewno trafisz. Nie jedziesz ze mną? A, prawda. Wzywają cię jakieś obowiązki. Nie jakieś tam obowiązki. Jeszcze przed wyjazdem księżna pani uczyniła mi wielki honor i w tym roku wybrała mnie do roli zająca na czas wielkiej gry w ogrodach pałacowych. Gdy zobaczysz mnie w kostiumie, pękniesz ze śmiechu. Korci mnie, żeby wypytać, o co chodzi. Ale to brzmi jak długa i skomplikowana historia, bez wątpienia zakorzeniona w lokalnej tradycji. Bywajcie. I powodzenia, Miltonie. Dobra. Proszę. Gdzie jest ta panienka? Chciałbym ją znaleźć. Córkę karczmarza rzekomo. Pierdalaj, kocie. Jakiegoś zabijakę z północy ściągnęła, żeby... Skąd? Żeby starczy odwaga i to nieczysta siła. Nie ma jej to? Miałem ochotę gościa popchnąć. O Boże, zły człowiek ze mną. Dawaj, płotka. Wygląda na to, że tutaj nic z tym nie załatwię. Ale okej, dobrze, zobaczymy co w tym. Co z tym ciałem. Tej piwnicy, posłuchajcie, muszę się pośpieszyć. Okej. Zaraza, zabójca pewnie nadal jest w pobliżu. Gardło zerwane ugryzieniem, rozstaw szczęki jak u człowieka, tylko kły dużo dłuższe. Masakry dokonał wampir. Ale nie Kimma, ani Fledel. To musiała być w piwnicy. Ślady małych, bosych stóp prowadzą do wnętrza piwnicy. Taś, kurwa, taś. To ciebie widziałem w gospodzie. Wiem, czym jesteś, ale nie wiem, dlaczego zabiłaś tych ludzi. Nie chodziło przecież o głód krwi. Nie musimy walczyć. Mylisz się. Nie mogę pozwolić ci odejść. Okej. Ile mam czekać? Zróbmy starą taktykę. No upierdiała i na ciebie też. Na wszystko co będzie szybkie będzie to działać. Dobrze. Ty
teraz tak. Chcę... Jedyny sposób tak na dobrą sprawę, żeby walczyć z nią. To, że ona jest niewidzialna, nie znaczy, że nie możemy jej trafić. W sumie to jest dobre. Bruksa. Tempas, cóż. Więc ona się healnę za to. No. Akcji. Widać ją. No, dawaj, stun. No nie, nie ma... Nie ma chuja po prostu. No bez kitu. Irden. Opierdalała ciało, no Jezu. Ależ cuchnie. Napuchnięte od wody. Obie ręce odcięte. Ciało zostało poćwiartowane, tak jak sądziłem. Okej, obejrzymy odciętą dłoń. Trzecia dodatkowa dłoń. Nie należała do ofiary. Ale pewnie strażnicy nie zauważyli tego, gdy zbierali kawałki ciała. Jak to jest możliwe, że jest jeszcze ciepła i wciąż płynie w niej krew? Kilka gatunków potworów ma silne zdolności regeneracyjne, ale nigdy nie słyszałem, by odcięta kończyna po tak długim czasie zachowywała się jak żywa. Później dokładnie zbadam tkanki. Może czegoś się dowiem. Masakra. Ciało zostało porąbane na kawałki już po śmierci. Uderzenia zadano z wielką siłą, a kości są przecięte, nie zgruchotane. Stworzenie, które go zabiło, ma długie pazury, ostre jak wiedźmińskie miecze. Najpierw przebiło nimi serce ofiary. Nie zabiła go Bruksa. Długo leżał w wodzie. Głowa jest napuchnięta i w niektórych miejscach nadgryziona. Ma coś wypchnięte do gardła. Mieszek. Wypchany monetami. Nilfgaardzkie floreny. Z kilku różnych prowincji. Jeśli to sprawka mordercy, to mamy do czynienia z potworem rozumnym. Podsumujmy. Mordercą najprawdopodobniej jest potwór, ale nie Bruksa. Zatem dlaczego wampirzyca przyszła tutaj po odciętą kończynę? I do jakiej istoty należy dłoń, która nadal jest ciepła po ucięciu? Co ma znaczyć mieszek wciśnięty w gardło? I dlaczego ciało zostało porąbane? Dużo pytań, mało odpowiedzi. Poproszę Palmerina, żeby zabrał mnie do księżnej i wypytam o wcześniejsze ofiary. No dobra. Czegoś się dowiedzieliśmy, teraz zobaczmy, jak wygląda sprawa przy winnicy. Nie licząc z tego, że jest masa ciał. No ale Bruksa, no. Okej, zawsze jakieś się każesz. Okej, ale w tym miejscu moimi to skończymy odcinek. Do następnego, trzymajcie się, hej.